najfajniejsza to była praca z ludźmi z cyklu. Co uczynić, żeby ten kod był lepszy? Jak się zorganizować, żeby po prostu iść do przodu i żebyśmy się w tym po prostu nie zabili zwyczajnie? Lubię, jak wszystkie elementy procesu po prostu odpowiednio działają, w sensie, że jeżeli po prostu jest dobrze ogarnięty backlog, wiem, co mam robić, są taski dobrze wyelaborowane, są dobrze zdefiniowane wymagania, wszystko działa, przechodzi CRK, przechodzi przez testing, idzie na produkcję, nic się nie wywala, co jest taki największy też cel tego, co robimy. Najbardziej mnie cieszy praca z ludźmi z tego względu, że grupą ludzi da się zbudować wszystko. Mało który projekt mógłby powstać w pojedynkę. To jest chyba największy benefit. Początek. Research. Ja właśnie lubię różne projekty, bo lubię tą fazę researchu i analizy. Challenge. Takie, które nie ciągną się za długo i faktycznie da się je rozwiązać, ale jednak jakimś wysiłkiem, tak żeby można było zobaczyć efekt ciężkiej pracy w postaci działającej apki, zadowolonych klientów, zadowolonych end-userów. Możliwość wprowadzenia nowych technologii i eksperymentowania wraz z klientem. Jeszcze jakiś czas temu powiedziałem, że wybór czyje sobie, ale teraz wydaje mi się, że nie jest takie złe, natomiast faktycznie jeśli ktoś ma jakiś background w innych technologiach, to może bardzo często wpaść w jakąś pułapkę związaną z specyfiką JS-a, którą właśnie jest jakby brak typów, taka dosyć duża dowolność. Bardzo ogólne pytanie, bo to się może wziąć z wielu miejsc w procesie. Począwszy od zbierania wymagań, możemy zrozumieć coś innego niż klient miał na myśli. Po to, jak programujemy na zasadzie OK, stawię tu IFA, będzie działać, przecież nikt tego nie będzie zmieniał przez najbliższe pół roku, a później się okaże, że mamy jakieś gigantyczne klasy, które jak zobaczymy, co tam jest w środku, tak nie wiemy, co się dzieje. Brak komunikacji z klientem, niezrozumienie projektu, niezrozumienie zadań swoich. No z mojego doświadczenia to jest niemyślenie przyszłościowo, czyli na przykład olewanie refaktoru i testów. Optymizm nadmierny to jest chyba najczęstszy błąd, bo tam wszystko mogę podpiąć pod to. Estymacje, to się na pewno uda, to na pewno zintegrujemy, to będzie łatwe. Programiści są zbyt pewni siebie pod tym względem, tylko mało kto się rozlicza później z tych błędów. Ten projekt, który się rozminąłem o 2 lata z estymacją, tam było mnóstwo. Były 3 staki frontendowe, Ruby, Node.js. To była maszynka w ogóle, aplikacja uruchamiana na maszynie wyjętej z niepodłączonej do internetu, do testów obciążeniowych, penetracyjnych sieci. To mega ciekawe było. Tam było mnóstwo takich skomplikowanych rzeczy. Ciekawą sytuacją było, gdy klient kupił od innej firmy aplikację i chciał ją przerobić, ale w ogóle nie sprawdził, jakby okazało się, aplikacja jest do niczego, a już była zapłacona i jakby nie podjął żadnej konsultacji, po prostu wydał pieniądze. W najbliższym czasie będziemy mieć taki problem do rozwiązania, żeby nasza aplikacja desktopowa działała też na Macach z chipem M1, więc myślę, że to jest takie w miarę interesujące. Ta komunikacja musi być na wysokim poziomie, tu jakby nie ma miejsca na nieśmiałość. Większość pytań musi zostać zadanych. Czasami są to pytania głupie, czasami te pytania wprawią nas w jakiś wstyd może. Być może przekonać klienta czasami. Jakby naszym zadaniem jest zrozumieć, jaki faktycznie problem rozwiązuje. Klienci bardzo lubią na przykład dane, liczby. Jeżeli im to pokażemy na liczbach, jeżeli im to pokażemy na podstawie jakichś danych czy doświadczeń, to oni są skłonni nam, może nie że uwierzyć, po prostu będą to widzieć w tych danych i te rozwiązania zaadaptują. Tylko to jest ta umiejętność rozmowy z klientem, umiejętność przedstawiania mu argumentów i dyskusji z nim. To, aby w jak najłatwiejszy i najbardziej zrozumiały sposób przekazać jakąś daną rzecz klientowi. Trzeba spojrzeć holistycznie na cały zespół, cały proces, tak? Oni pracują, to co się dzieje, to co oni wiedzą, jakie mają odpowiedzialności i znaleźć tam te miejsca, w których są braki. Przekonać ludzi do czegoś, jednocześnie nie wprowadzając takiego poczucia autorytarności, że ja mówię, że tak ma być. To sprawienie, że ludzie myślą, że to jest ich decyzja, albo że wierzą, że to jest dobra decyzja, to co ja proponuję. No to trudny klient jest zawsze dużym wyzwaniem. Trudny, czyli taki, który nas nie szanuje, myśli, że wie więcej w dziedzinach, w których nie wie więcej i nam nie ufa. Najbardziej interesujące jest to, że ktoś będzie tego używał, prawdopodobnie.
Jest wiele powodów. Niektórzy lubią po prostu, że czasami coś zakodzimy i to działa. Ja mam bardziej takie rzemieślnicze podejście. Po prostu lubię, jak coś działa dobrze. Jest to po prostu strukturalnie ładnie zrobione. Wydaje mi się, że to jest taka branża, gdzie ciężko znaleźć podobny problem. Każdy klient przychodzi zwykle z czymś innym i to jest super. Jak nie ma żadnych wieści? Mam takie motto, że jak nie ma wieści, to znaczy, że jest dobrze. Klient rzadko kiedy bezpośrednio okazuje zadowolenie z aplikacji czy z projektu ogólnie, więc jeśli nie narzeka, jeżeli nie ma ognia, który trzeba gasić, to znaczy, że jest okej. Jak klient nie dzwoni o 16 i nie mówi, że coś się zepsuło, to znaczy, że wiele miesięcy pracy nie poszło na marne i mamy dobre CI, CD, testy, aplikacja jest stabilna i 5-16 można otworzyć piwo. Często sobie tak mam takie wrażenie, że czuję się spełniony, jeśli zrobiłem, mam wrażenie, że zrobiłem dużo. Gdzieś coś dostarczyłem, a to przez dostarczenie, zrozumieć, deployowanie czegoś, smerdżowanie czegoś, zamknięcie jakiegoś taska, więc takim sukcesem jest to, że udało się dużo rzeczy domknąć. Zielony belt. Chyba w największym skrócie. Ale takim największym sukcesem są pozamykane taski. Jeżeli mogę iść do domu i nie mam jakiejś po prostu wiszącej pracy, jakiegoś wiszącego ticketa czy czerwonego bulda, no to mam taki po prostu wewnętrzny spokój i mogę śmiało pójść i nie przejmować się pracą. Wypuszczenie tej aplikacji do klientów i zobaczenie, że ktoś tego używa i że aplikacja zbiera dobre oceny. Dziękuję. Znaczy to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Niekoniecznie zaakceptował tę odpowiedź. I było to, da się, ale będzie to dużo kosztowało. Nie? Nic. To musicie kogoś innego zapytać, bo jestem przeraźliwie szczery pod tym względem. Nic nie ukrywam. Bardzo się cieszę, gdy nie muszę rozmawiać z takimi ludźmi. Nie dlatego, że ich nie lubię, tylko jeżeli nie rozmawiam, to znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Ja wszystko mówię swoim DM-om. Dlatego mogą mnie za to nie lubić.